Siemka, Tomka, witam was w kolejnym odcinku Strołów. Dzisiaj oczywiście, jak się domyślacie, Luksem. No, macie też informację o nim, jeśli klikniecie sobie F1, no to tak samo jak logujecie się, wyświetli wam się ten ekran. Luxion jest na głównej i jest napisane, że będzie jak zwykle 72 godziny, czyli do poniedziałku zostanie. Jest piątek, więc przypominam znowu, że jest dodatkowy zwiększony drop monetek, prawda? Dla ludzi bez patrona razy 2, dla ludzi z patronem razy 3. Więc warto dzisiaj sobie porobić challenge, żeby te monetki sobie troszkę pozbierać, jeśli wam na przykład brakuje tutaj, czy do smoków, prawda? No a my sobie zobaczmy, co tam w tym Luxionie dzisiaj jest do kupienia. Ten Alaj już był w jakiejś evencie, pamiętam go. I też go mam, więc tutaj już nie muszę się tym przejmować. Ale zobaczcie, jest tylko 80 tysięcy. Tylko 80 tysięcy na rynku kosztuje, więc ja bym brał za Fluxa, nie za monetki. Jeśli możecie sobie na to pozwolić. Chaotic. To chyba też będę miał. O, też mam. Też nie powinno być drogie na rynku. 95 tysięcy. O, no to tu tak samo. Koniecznie za Flux, nie za monetki. Szkoda monetek. Bitten Kitten, to też powinienem mieć i mam. Co tutaj mamy znowu? A, no tak, 100 tysięcy Fluxa, a to 80 monet. Czyli też za Fluxa się opłaca bardziej kupić. No oczywiście, jeśli macie już za dużo monetek, to możecie oczywiście za monetki sobie kupić, ale jeśli jeszcze na coś zbieracie, albo niezbyt często robicie challenge, no to jednak lepiej będzie kupić to za Fluxa. I to SS Solidarity też mam. 110 tysięcy Fluxa. Też opłaca się za Fluxa kupić. Czyli wszystko to, co tutaj do góry jest, to za Fluxa bym kupił. Jeszcze Magrider dostał. Jego też mam niestety. Nic sobie nie zdobędę. 74 tysiące. O, i tutaj jest już duża różnica. Więc 100 ewentualnie można za monetki kupić. Niedużo kosztuje, aż 50 mastery daje za 45 monet, nie? Całkiem spoko. No i luksjonowe style oczywiście. Binding Darkness kompletnie nieopłacalne i nie kupujcie tutaj. Jeden za 25 monet to jest kompletna strata kasy. Naprawdę kompletna. Lepiej idźcie sobie do Shadow Towerki, sobie to wydropcie. No i oczywiście dusze smoka. Czyli, jakie kolejności? Oczywiście, zaczynamy od duszy smoka, jak zawsze. Nie macie całego smoka, robicie pierw te dusze. A zobaczcie, całą resztę, te 5 rzeczy, możecie sobie kupić za Fluxa, prawda? Więc jak macie wydać na cokolwiek monetki, to na te dusze. A potem, dalej, ja bym wydał na luksjonowe style. Jeśli wam zostaną monetki jeszcze, to bym kupił tego Magridera. W tej kolejności właśnie. Resztę za Fluxa. Wszystko resztę za Fluxa, jak leci. Nie, przy czym, jeśli też nie możecie sobie za dużo pozwolić z tym Fluxem szaleć, to Magrider daje 50, to daje 50, to daje 50 i to też chyba daje 50, tak? Solidarity, tak. Ale on daje jeszcze 50 geodowego. Więc tu też weźcie pod uwagę. Tak więc, tylko ten pierwszy, czyli jak już będziecie za Fluxa już kupować, to też na samym końcu tego Cubezlika kupcie, bo to jest Alaj i ten Alaj będzie dawał najmniej. Przynajmniej tak powinno być. Możemy sprawdzić, tak, daje 10 mastery tylko. No, więc to chyba tyle. Jak dla mnie Luxion jest no beznadziejny, bo kompletnie nic nie kupię. Smoka mam, Luxionowe style już mam nawet w zapasie. Zobaczcie, tutaj 5 styli czeka, już nie mogę ich użyć. A tą resztę po prostu już mam, więc... No, a Binding Darkness, to wam powiem, wydawanie... czekajcie, tutaj jest... O, tutaj powinny być chyba Binding Darkness. Czy nie, czy tutaj? Tutaj. 673 mam. Więc, no. Naprawdę nie jest ciężko to wydropić, a 25 monet za jeden, nie, to nie jest za 10, 10 razy możecie kupić. Ale 25 monet za jeden to jest kompletna strata monet. Więc lepiej tutaj sobie przejdźcie, o, i sobie kupcie smoki. No nic, to by było tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym.